Simp czy skin? 8 kawalerów walczy o uznanie jednej niewiasty, biorąc udział w serii rund. Każda runda kończy się wyeliminowaniem przez niewiastę jednego kawalera. Kawalerowie na początku zabawy deklarują w sekrecie, czy są w zabawie dla duo kill z niewiastą, czyli simpowania, czy dla skina. Kawaler, który wygra na końcu, ujawnia co wybrał, czyli duo czy skina. Zanim jeszcze przejdziemy do przywitania się z Kamilą i przedstawienia jej, powiedzmy sobie, o co chodzi z tymi numerkami. Każdy z numerków reprezentuje jednego z kawalerów. Staramy się, żeby to była jak najbardziej randka w ciemno, dlatego tylko i wyłącznie numerkami będziemy operować. A te zwierzęta, no za chwilę wyjaśni się, dlaczego one są przy wspomnianych numerkach. Ale dobra, zacznijmy od naszej niewiasty, od Kamili. Hej, jestem Kamila i na co dzień zajmuję się grafiką. Tak samo wektorową, jak i rastrową i pochodzę ze Śląska. Możesz jeszcze powiedzieć coś o lidze, typu... Twoje ulubione postacie, twoja ulubiona pozycja. No, głównie gram na ADC i na midzie LeBlanc, także... Okej. Jakoś tak. Dobrze, czat, poproszę o wielki hałas zarówno dla Kamili, jak i dla wszystkich kawalerów. Oprócz jednego. Jeden z kawalerów w ostatniej chwili musiał zrezygnować z rozgrywki. Niestety, taka jest sytuacja, ale dzięki temu pozostali kawalerowie przez pierwszą rundę będą mogli się przesmyknąć bez eliminacji. Czwórka, piękny kociaku. No cóż, żegnamy. W rundzie pierwszej poznamy trzy statystyki tych bohaterów. Ich imię, wiek oraz ulubione zwierzę. Te zwierzęta, które widzicie przy numerkach, to są faktycznie ulubione zwierzęta poszczególnych kandydatów. Dlaczego tam jest znak zapytania, zapytacie? Wkrótce się dowiemy. Zaczynamy od numeru pierwszego. Jest to Paweł, lat 18. Jego ulubione zwierzę to pies. Warto też zaznaczyć, że te grafiki jakby nie zostały przesłane przez uczestników, także nie należy się nimi sugerować, to nie są ich ulubione rasy psów czy kotów. Numer drugi to Piotr, lat 19. Jego ulubione zwierzę to kot. Przejdźmy do kandydata numer 3, który ma 17 lat, a jego imię to Adam. Jego ulubione zwierzę, oczywiście, pies. Pod numerem 5 kryje się znak zapytania. Dlaczego? Jest to Kacper. Napisał sobie, że ma level 16, także wnioskuję, że to 16 lat. I nie ma ulubionego zwierzęcia. Kolejny kandydat numer 6 to Michał, lat 16. Jego ulubione zwierzę to papuga. Kandydat numer 7, Michał, wiek 18 lat. Jego ulubione to mroczny kruk. Kandydat numer 8, Jaś, lat 17. Jego ulubiony kandydat, i przepraszam, jego ulubiony pies, to 8. Jego ulubione zwierzę to pies. Dziękuję bardzo. Kamila, przejdźmy do ciebie. Czy masz jakieś uwagi odnośnie tych kandydatów? Ktoś ci się szczególnie spodobał po tych krótkich trzech informacjach? Na razie nie. Na razie nie. Lubię wszystkie zwierzęta, także jak na razie jestem bardzo obiektywna. Okej, a czy ktoś może zdecydowanie odrzucił twoje zainteresowanie? Nie, na razie nie. Dobrze, z racji, że w tej rundzie nie musimy nikogo eliminować, przejdźmy do rundy drugiej. W rundzie drugiej poznamy trochę więcej szczegółów na temat naszych kandydatów. Poprosiłem ich, żeby przedstawili się w trzech krótkich zdaniach i za chwilę przeczytam poszczególne przygotowane przez kandydatów wypowiedzi. Numer 1. Zaraża dobrą energią, pnie się inteligencją jak najwyżej, trwale dąży do celu. Dobra, numer 2. Przed kompem zmarnowałem połowę swojego życia, a przypomnijmy, Piotr ma 19 lat. Lubię się zmęczyć uprawiając sport, z wyjątkiem koszykówki. I trzecia informacja, czasami wyrażam się artystycznie montując filmy, rysując i teraz się uczę gry na gitarze. Kandydat numer 3. Adam. Powiedziałbym o sobie, że jestem trochę nieśmiały, bardzo rozmowny i zawsze dążę do celu. Coś jest z tym dążeniem do celu, że to jest taka rzecz, którą warto wpisać w swojej CV-ce faktycznie. Numer 5. Kacper. Jestem specyficzną osobą, lubię grać w Ligunie i rozmawiać sobie dużo z ludźmi na Discordzie, Messengerze lub IRL. Numer 6. Jestem Michał. Nie mam życia, jestem nerdem, simpuję do ludzi w grach. Głównie grywam w Ligę i Valoranta, szczerze mówiąc, to nie jestem jakoś ciekawą osobą. Dobra, numer 7. Jestem introwertykiem, nie lubię hawajskiej. Halo! Uważam, że życie to najlepszy żart. Dobrze, i ostatni kandydat numer 8, czyli Jaś. Trzy zdania to za mało, aby opisać moją doskonałość, ale że jestem skromny, powiem krótko. Zabawny i kreatywny gość, który dostał się tu przypadkiem, ale robi dobre naleśniki i gra na ukulele. No proszę bardzo, mamy dwóch muzyków. Myślę, że jak będzie już element kola głosowego, może będziesz chciał wykorzystać tę ukulele? To chyba ten czas. Słuchamy Kamili. Co ci się najbardziej podoba? Akurat bardzo mnie urzekło wszelakie kreatywne pasje, tak jak gitara albo ukulele, albo rysowanie, więc jak na razie mogę otwarcie powiedzieć, że mam swoich faworytów. Okej, domyślam się, o kogo może chodzić. Dobra, a w takim razie, czy jesteś już zdecydowana co do tego, kogo odrzucisz w trakcie tej rundy?
wydaje mi się, że jestem. Okej. Okay. Jeżeli na 100%, to możesz mi napisać na Discordzie na privie numerek. Ja zaraz załatwię sytuację. Proszę Państwa, no ja już wiem. Będzie to... Uwaga, uwaga. Kandydat numer 7. Dowiedzmy się, czy kandydat numer 7 wybrał simpa czy skina. Proszę Państwa, czyli wychodzi na to, że Kamila dobrze wybrała, trafiła tego chętnego tylko i wyłącznie na walory pieniężne uczestnika naszej zabawy. Dobra, myślę, że teraz czas, żeby porozmawiać z numerem 7 i dowiedzieć się, dlaczego właśnie wybrał skina. Dzień dobry panie 7. Dzień dobry. Dobra, powiedz mi, co to mam kierowało, dlaczego wybrałeś właśnie skina? Nie, tak po prostu. No dobrze, a co uważasz, że mógłbyś poprawić w swoim opisie? Coś na przykład o moim hobby by napisać. Zdecydowanie, zdecydowanie. Coś kreatywnego. No dobra, dziękujemy ci bardzo numerze 7. Powiem szczerze, nie nazwam tego sukcesem od powodu w drugiej rundzie, ale mimo wszystko gratuluję ci udziału. Ono przegrał linię! Proszę Państwa, jako że z założenia jesteśmy wszyscy z graczami League of Legends, trzecia runda będzie właśnie dotyczyła naszej ulubionej gry. Będzie chodziło w niej o to, żeby przedstawić Twojego ulubionego czempiona, swoją ulubioną pozycję oraz rangę, w jakiej gramy. Może jeszcze zanim przejdziemy do rang, to jeszcze dopytamy tylko Kamili, jaka jest Twoja ranga w League of Legends? Silverze jestem. Okej, mamy Silverka, dobra. Gracz numer 1. Jego ulubiona pozycja to mid, ulubiona postać Akali, a ranga to gold 3, także myślę, że całkiem blisko. Numer 2. Zwykle filuje rolę. Najbardziej lubię grać Niko. I ranga gold 4, czyli również blisko Silverka. Numer 3. Ulubiona pozycja support. To się może zgrać, bo Kamila deklarowała, że gra na carry. Postać Teemo. No dobra, a ranga to niestety B1. Przejdźmy do numer 5. Ulubiona rola i postać, wiadomo, support, trash, ranga G3. Okej, numer 6. Mid / jungle, Katarina, gold 2. I ostatni, numer 8. Dżungla, Rammus, silver 4. No cóż, dowiedzmy się, kogo wybierzesz. Mam kilka kandydatów, którzy mi się spodobali w tym wypadku. Domyślam się, że to były supporty, tak? Nie. O, dobra. Nie wiem, czy chcesz zdradzić coś więcej? Nie, nie chcę nic więcej zostawić. Okej, czy w takim razie wiesz już, kogo chciałabyś odrzucić na tym etapie? Tak, wiem. Okej, dobra. Proszę Państwa, ponownie, ja już wiem, tym razem pozbywamy się gracza numer 3. A zatem, dowiedzmy się, co gracz numer 3 wybrał, skin czy simp? Co za wstyd, co za wstyd. To cebulactwo chyba w naszej społeczności jest zbyt duże. Ale dobrze, no. Kamila celnie trafiła w kogoś, kto był w konkursie tylko i wyłącznie dla walorów finansowych. Przejdźmy do rozmowy z trójką. Halo, halo. Czy się słyszymy? Halo, numer 3? No cóż, no dobra. Skoro tak sytuacja wygląda, nie będzie rozmowy z panem numer 3. Przejdźmy do rundy numer 4. Dobra, proszę Państwa, w czwartej rundzie mamy dla Was coś specjalnego, a mianowicie poprosiłem wszystkich naszych uczestników o to, żeby przygotowali laurkę, rysunek, coś fajnego, co moglibyśmy przedstawić Kamili, żeby to przekonało ją do wybrania właśnie ich. Zacznijmy od gracza numer 1. Oto jego art. Powiem Wam, że faktycznie jak to zobaczyłem, to stwierdziłem, what the fuck? Co artysta miał na myśli, ale on mi to wytłumaczył w prostych słowach. Nie mam zdolności artystycznych, ale ogarniam chemię, a to jest właśnie oksytocyna, czyli hormon miłości. Piękne, piękne wykonanie. Kamila, co sądzisz o tym? Jestem pod wrażeniem, naprawdę. Bardzo podziwiam za kreatywny pomysł. Okej, przejdźmy do laurki od gracza numer 2. What's cooking? Good looking. Ja nie mam słów na tą laurkę, nie mam. Oddam mikrofon Kamili, powiedz, co sądzisz o tym obrazku. Przyznam, że jak ją tylko zobaczyłam, tak od razu się uśmiechnęłam. Czyli trafił w serduszko, idealna, tak? Jest naprawdę idealna. Kolejna laurka od gracza numer 5. Widać, że narysowana ręcznie. By the way, tutaj musiały zostać wykorzystane co najmniej 4 kredki. 5 nawet licząc czarną. Czy to jest Yumi? Możliwe, że to jest Yumi, to jest jakaś książka? Tak jakby kot na tym siedział? No dobra, Kamila, jak ci się podoba? Jest naprawdę urokliwa. Jest
jest słodka. I tu wykonanie ręczne, to w ogóle też, tak, też, tak, też na to się też ceni. Zwróciłam uwagę. Przejdźmy do kandydata numer 6. Piękne tło, białe, wykonane w paincie. Ja myślę, że zajęło wiele, wiele godzin wykonanie czegoś takiego. Kamila, jak ci się podoba? Też ma swój urok. Mi się podoba. Lepiej bym tego nie ubrał w słowa. Ma swój urok. Ostatnia laurka od kandydata numer 8. Kwiatuszek dla ciebie. No cóż chcieć więcej? Jak ci się podoba, Kamila? Podoba mi się. Jest słodkie. Czy któreś z tych laurek najbardziej ci przypada do gustu? Tak. Czy mowa o tej? Zdecydowanie. Okej, no rzeczywiście. Myślę, wydaje mi się, że mamy faworyta w tej rundzie. A ja tymczasem włączam muzykę. Kamila, wiesz co to znaczy? Musisz podjąć decyzję. Możesz się zastanowić, możesz też, jeżeli masz ochotę, powiedzieć, dlaczego dana osoba będzie odpadać w tej rundzie. Wszystko jest po twojej stronie. Słucham. Powiem wam, że wszystkie były naprawdę urokliwe i prześliczne laurki. Ale podjęłam decyzję i mam też swoich faworytów jak na razie. Czy ta decyzja będzie dyktowana tylko i wyłącznie laurką, czy też poprzednimi informacjami? Też poprzednimi rundami. Okej, okej. Proszę Państwa, cóż mogę powiedzieć? Ja już wiem. Ja jestem szczerze mówiąc zaskoczony, ale dobra, zobaczymy. W tej rundzie pożegna się z nami kandydat numer 6. Dziękuję bardzo szóstce i zaraz dowiemy się, co wybrał. Skin czy simp? Proszę Państwa, co tu się wydarzyło? Co tu się wydarzyło? Skreślamy pana numer 6 i teraz weźmiemy go tutaj na spytki. Halo, halo. Dzień dobry, witam. Dlaczego wybrałeś skina? Powiedz! Simpuję już dużo ludzi. Nie, to już mnie męczy po prostu emocjonalnie. Umieram. To już limit simpowanko został wyczerpany. I w sumie skin nigdy nie opuści. Skin zawsze zostanie na koncie. Skin zawsze zostanie! Zawsze! Zawsze! No dobrze, czy chcesz jeszcze kogoś pozdrowić, coś jeszcze powiedzieć? Może dobra. Przeprosić Kamilę za swoje zachowanie. Czekajcie, twitch.tv/lordbezu przez szu. Polecam. Brak słów. Nie dość, że bierzesz skina, to jeszcze się dobra, reklamuje. Dobra, to żegnam bardzo serdecznie. Przechodzimy do rundy numer 5. Proszę Państwa, to jest ta runda, na którą wszyscy czekali. Teraz z randki w ciemno zrobi się trochę bardziej randka w jasno, ponieważ zobaczymy po raz pierwszy zdjęcia pozostałych kandydatów. Dobra, i zacznijmy od kandydata numer 1. Jedynka, widzimy tutaj, że wybrał zdjęcie w lekkiej sepi, trochę jakby czerni i bieli, w eleganckim stroju z muszką. Zobaczmy kandydata numer 2. Tutaj mamy autora pięknej laurki. Zbyt dużo nie widzimy tutaj. Widzimy natomiast, że on tam... Nie jestem pewien, czy to jest statyw do mikrofonu, co by wskazywało, że on jest jakimś artystą. Może tworzy jakieś dzieła. Czy to jest statyw do monitora, na którym jest zaprezentowany Ricardo. Ciężko stwierdzić, ale widzimy mądrą pozę. Pozę na myśliciela. Zobaczmy kandydat numer 5. Oto on. Bezceremonialnie pokazuje nam kciuka. Znaczy ja trochę skropowałem to zdjęcie, natomiast muszę przyznać, że to było zdjęcie bez koszulki. Także to osoba, która nie krępuje się zupełnie, nie uczesał się, zrobił szalony fryz specjalnie do zrobienia tego zdjęcia, pokazuje nam kciuk, pokazuje, że jest dobrego nastawienia, że jest pozytywną osobą. Przejdźmy w takim razie do ostatniego kandydata, kandydata numer 8. To on. I ja przyznam wam, że kiedy zobaczyłem to zdjęcie, stwierdziłem, że ktoś mnie chyba oszukuje, bo kandydat numer 8 zadeklarował bodajże, że ma 17 lat. Z tego zdjęcia nie stwierdził, że tak jest. Także dajemy mu kredyt zaufania. Ufamy, że ma te 17 lat. To jedyne chyba zdjęcie, które mieliśmy do tej pory, które jest na zewnątrz. Ma elegancką czapeczkę. Propsy. To myślę, że to tyle. Myślę, że to tyle, co możemy wywnioskować z tego zdjęcia. Zaraz dowiemy się, co sądzi o tym wszystkim Kamila. Raczej nie będę nikogo oceniać w wyglądzie, na pewno nie będzie. Będę się kierowała swoją opinią, którą sobie wyrobiłam przez dane rundy. I raczej się trzymam cały czas swojego faworyta. Cały czas, dobra. Czyli rozumiem, że... Znaczy nie będziemy mówić, kto jest faworytem, ale rozumiem, że pozostali muszą wziąć się za siebie, żeby przekonać cię do siebie, tak? Być może. Wszystko się może zmienić. Dobra, to w takim razie czekam tylko na ciebie, na potwierdzenie od ciebie, kogo tym razem pozbywamy się. Proszę Państwa, kolejnym kandydatem, który odpadnie, jest kandydat numer 8. I sprawdźmy, co kandydat numer 8 wybrał. Simp czy skin? Brawo, panie numer 8, nie zawiodłeś mnie. Halo, halo, jak się słyszymy? Kurde, bele, a ja piosenkę wymyśliłem na poszukaju taką. Ja myślę, że masz prawo ją wykonać.
Jesteś gotowy? Oto na serwerze wyciekła afera, że pewna Kamila szuka swego kawalera i szuka tak sobie pomimo braku racji. Pewnie dąży do szybkiej kopulacji. Dobra, 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 to był tylko taki żart. Proszę ciebie bardzo, nie otyś tak na start. Kamila, ale z ciebie jest super kot. Proszę, chodź ze mną, duo bot. No nie, no myślę, że spoko. Dobra, to myślę, że możemy złamać na moment zasady i zapytać, jakby zapytać Kamili, jak się jej podobała piosenka. O, mi się podobała. Czy... Naprawdę, cudowna była. To ja mam pytanie, czy gdyby ta piosenka, teraz już jest co prawda za późno, ale gdyby ta piosenka pojawiła się w następnej rundzie, czy byłaby w stanie przesądzić o tym, żeby zachować jeszcze ósemkę? Mogłaby. Niefortunnie, panie 8, no niestety. Niestety, no, niestety, nie zawsze można wygrać, ale gratuluję ci uczestnictwa i pięknej piosenki. No, zbliżamy się do finału, mamy już ścisłą czołówkę. Czas na rundę numer 6. No dobra, proszę Państwa, w rundzie numer 6 chodzi o to, żeby przekonać mnie. Czy to proste zadanie, czy to trudne zadanie, okaże się. Weźmiemy zaraz każdego z naszych kandydatów na spytki. Zobaczymy, kto w 30 sekund zdoła mnie przekonać, żeby to właśnie ich puścić dalej. Co prawda, moja decyzja nie będzie miała tutaj nic wspólnego. Nadal będzie trzeba tutaj wpłynąć na Kamilę. Ja natomiast będę tym głosem rozsądku i będę starał się wypytać danego kawalera, jakie są jego intencje wobec Kamili. Dobrze, zacznijmy od kandydata numer 1. Halo, halo. Halo, halo. Słyszymy się, panie Huberty. Przepraszam, panie Hodo. Masz 30 sekund, żeby mnie przekonać. Start. To tak. Znam japoński, angielski, niemiecki. Aspiruję na język francuski, więc zabrałbym Kamilę dookoła świata. Jeszcze dalej. No i co? Lubię chemię, jak było widać po rysunku, więc myślę, że będzie niezła chemia między nami. Okej, okay, a jakie są twoje założenia na duo? Zamierzasz ją czegoś nauczyć? 5 sekund, 5. Na duo? Dobrej zabawy i... Stop! Dobra zabawa. Przekonujemy na pewno twoja znajomość wielu języków, to znaczy, że będziesz mógł Kamilę zabrać na wiele, wiele ekskluzywnych wakacji w różnych częściach świata. Proszę Państwa, kandydat numer 2. Start. Okej, więc ja nie znam praktycznie żadnych języków, coś tam się uczę angielskiego, dopiero kończyłem liceum, zdaję na prawo jazdy, więc mogę ewentualnie gdzieś pojechać, ale zgaduję, że jestem fatalnym kierowcą, więc raczej preferowałbym pójście na piechotę, dzięki temu Kamila zadba o dobry wygląd, zadba o dobrą sylwetkę, w dodatku będę dla niej robić laurki, takie jak tą, którą zrobiłem teraz. I będę tak jakby z nią oglądać co tydzień tyle filmów. Dobrze, właśnie minęło 30 sekund. Czyli chcesz powiedzieć, że lepiej, żebyś nie prowadził, bo może się to źle skończyć, tak? Tak jest. Okej, okay. Jest to argument jak każdy inny. Dobrze, dziękuję bardzo pięknie i przechodzimy do kandydata numer 3. Przepraszam, kandydata numer 5, ale no, trzeciego kandydata. Dobra, przekonaj mnie, start. Rozjebałem cię 1v1. Uczę się francuskiego. Lubię jeździć rowerem i chociażby też, no nie wiem. 20 sekund jeszcze. 15. A, i jestem grafikiem. Znaczy uczę się. Grafiki komputerowe 3D. Nice, nice. No, czyli jakieś laurki nowe mogą wjechać, tak? No. No dobra, czyli to wszystko, tak? No. Dobra, dziękuję. Dobra, widzimy, że kandydat numer 5 nawet udało mu się skończyć przed czasem. No cóż, no to w takim razie może zasięgnijmy zdania Kamili. Co sądzisz o tych rozmowach? Czy coś ci się to bardziej przybliżyło, kto może być twoim faworytem? Czy coś się zmieniło w tym aspekcie? Poniekąd tak, ale mimo to bardzo chciałabym was wszystkich poznać naprawdę po tym, co usłyszałam, więc będzie mi ciężko podjąć decyzję tutaj. No niestety, już jesteśmy w takiej top 3, że faktycznie każdy z graczy wydaje się być sympatyczny. No tutaj decyzja nie będzie łatwa. Gdybym miał decydować, zupełnie też bym nie wiedział, kogo wybrać. Ja mam tutaj tylko jeszcze jedną ważną rzecz. Musisz zwrócić uwagę, czy ktoś jest w grze dla skina, czy dla simpa, bo ktoś tutaj może być agentem, ktoś może próbować przekonać ciebie do siebie po to, żeby zgarnąć skina, a wcale nie chce spotkać się na duo, także no nie będzie to, myślę, że łatwa decyzja. Ale Kamila, to już ten czas. Decyduj. Dobrze, no ja z bólem serca muszę tutaj jedną osobę wyeliminować, żeby już nie przedłużać. Do finału dostaje się numer 1 oraz numer 2. Piątka odpada. Przekonajmy się, co wybrała piątka.
nieładnie. Gracz numer 5 wybrał skina, także widzisz, Kamila, tutaj udało ci się wytypować potencjalnego agenta. Halo, halo. Okej, okay, to była zagrywka taktyczna, no nie? Skoro wygrasz, to raczej jest tobą zainteresowana, więc przy okazji jeszcze cię wyruchał na hajs. Patrzcie, jaki strateg. Ale niestety, nie udało ci się dotrzeć do finału. Spodziewałem się, że już wcześniej odpadnę. Nie no, całkiem dobrze sobie poradziłeś. No ale mimo wszystko, gratuluję top 3, a my przechodzimy do wielkiego finału. Proszę Państwa, mamy w grze tylko i wyłącznie dwóch graczy. Teraz to, co się odbędzie w ostatniej rundzie, to taka, powiedzmy, randka próbna. Każdy z graczy będzie miał 1,5 minuty na rozmowę z Kamilą. Zobaczymy, jak będzie się miał rozmawiać. Zaczniemy od kandydata numer 1. Dobrze, cześć Kamil. Kamilo, bardzo cię chciałem przywitać. Powiedz mi proszę, co cię cieszy w życiu? Dlaczego wstajesz dzień za dniem? Jaki jest sens? No cóż, na pewno są to chwile ze znajomymi, które spędzam i tym bardziej teraz, kiedy mamy okres wakacyjny. No ale też pracować trzeba. No tak, tak. Cieszmy się chwilą, ale za coś trzeba żyć. Dokładnie. Ale też popieram twoje zdanie, też uważam, że czas spędzony ze znajomymi jest niezapomniany. Ja wczoraj się świetnie na przykład bawiłem. A to by jak bawienie się podczas wakacji, coś było? Było, na pewno. Na pewno było, było kilka drobnych wyjazdów ze znajomymi. Wiadomo, że mamy to utrudnione w tym 7 czasie naszego. No i świetnie. Ja też lubię drobne wyjazdy, ale mam w planach duży wyjazd do Japonii. A ty jaki kraj preferujesz? Masz taki wymarzony może? Bardzo lubię kraje azjatyckie, więc to na pewno na plus. I tak prędzej bym na wyspę może poleciała, na przykład na Nową Zelandię. O, Nowa Zelandia, bardzo piękny kraj, też lubię. Cóż, a kultura tamta, potrawy właśnie, te smaki też do ciebie przemawiają? Tak, to szczególnie. Kuchnia azjatycka jest naprawdę jedną z lepszych. Tak, stop! Stop! To cała rozmowa, jaką możecie teraz odbyć. Jeżeli Kamila zdecyduje się na ciebie, to oczywiście będziecie mogli ją kontynuować w trakcie duo. A teraz czas na kandydata numer 2. Cześć Kamilo! Jak tam pogoda dzisiaj? Dzisiaj pochmurnie, niestety. Przynajmniej u mnie. Co? To jak się, nie wiem, grafiką ostatnio, jak długo się grafiką zajmujesz? Od ponad roku, ale rysuję też tradycyjnie, praktycznie całe swoje życie, więc. Całe życie. Ja też od małego lubiłem rysować, tam nie wiem, w wieku 10 lat już komiksy lubiłem sobie rysować, ale z jakiegoś powodu, no, zniechęcałem się wielokrotnie do rysowania, bo uznawałem, że strasznie dużo tych błędów popełniam. Ale, no, wszyscy mi tam mówili, że fantastycznie rysuję, ale uznałem, że nie chce mi się, generalnie. A jak ten, w ligę, jak długo grasz? Oj, chyba 3 lata już będą. 3 lata? Stosunkowo niedużo bym powiedziała. Ale to tak bardziej dla zabicia czasu. No ja generalnie od 7,5 roku gram. 7,5 roku gram. I jest ciężko, bo dopiero po 7 latach udało mi się z Silvera wyjść, więc fantastycznie. Fantastycznie grać duo. Dziękuję bardzo. Jakie postacie generalnie? Poza tam LeBlancą lubisz grać? Bo jesteś AD Carry. AD Carry, nie MF-ką, Kings. No ja tam supportami lubię sobie od czasu do czasu grać, szczególnie, że w dzieciństwie mnie chłopaki często rzucali na supporta, bo wszyscy wiadomo, na midach chcieli lecieć. To więc mogę sobie w raidzie wziąć, jestem całkiem, potrafię się dostosować, jeśli chodzi o supportów. Więc myślę, że byłoby całkiem git. Stop. Dziękuję bardzo za rozmowę, to cały czas jaki mamy. No dobrze, mamy za sobą 2,5-minutowe rozmowy. Myślę, że one mogły otworzyć trochę Kamili oczy na to, jak może wyglądać takie potencjalne duo. To chyba już ten czas. Okej, Kamila, tym razem chciałbym od ciebie, z racji, że to już jest ostateczna decyzja, krótką informację, dlaczego wybrałaś tę osobę, którą wybierzesz. Uważam, że moja odpowiedź, nawet jeżeli nie powiem dosłownie, kogo wybrałam, będzie dosyć oczywista. Bo kierowałam się głównie technicznymi pasjami i kreatywnością. Ale na pewno też nie było to łatwe. Super mi się rozmawiało z wami wszystkimi. I z chęcią chciałabym po prostu porozmawiać tym dłużej. No ale cóż, trzeba wybrać. Dokładnie. A powiedz mi, czy może w takim razie, teraz, z perspektywy czasu,
czy któryś z kandydatów, których odrzuciłaś wcześniej, byłby w stanie wygrać, gdyby była taka szansa, żeby jeszcze kogoś wrócić teraz do konkurencji? Czy jest taka osoba? Jeżeli mam być szczera, to wydaje mi się, że nie. Okej, czyli same trafne strzały. No dobrze. Dobrze, to w takim razie ja czekam na twoją decyzję na Discordzie. Dobra, ja już wszystko wiem. Pamiętajcie, że jeszcze pozostaje jedna kwestia. Czy osoba, która wygra, nie jest przypadkiem agentem? Czy nie wybrała skina? Nie pozostaje mi nic innego, jak powiedzieć, kto zostaje zwycięzcą pierwszej edycji Sim czy Skin. I jest to kandydat numer 2. Gratulacje. Dobra, proszę Państwa, no wiemy kto wygrał. Wiemy kto wygrał, kandydat numer 2 jest zwycięzcą, ale najpierw dowiedzmy się, co wybrał kandydat numer 1. Czy wybrał skina, czy simpa? Let's go. No proszę Państwa, simp, kandydat numer 1, chciał to duo Q. No dobra, proszę Państwa, teraz najważniejsze ujawnienie intencji pana z numerem 2. Czy wybrał skina? Czy wybrał simpa? Czy Kamila i Piotrek zagrają duo? Czy chodziło mu tylko i wyłącznie o skina? Czy ograł całą konkurencję? Zaraz się dowiemy. No, z bólem serca muszę to ujawnić. Dowiedzmy się, co wybrał kandydat numer 2. Mamy to, proszę Państwa! Nie mieliście racji! Myśleliście, że ktoś, kto tworzy taką laurkę, będzie chciał tylko i wyłącznie skina. A jednak nie. Natomiast to jeszcze nie koniec. To jeszcze nie koniec emocji, proszę Państwa. To jeszcze nie wszystko. Jeszcze jedna rzecz pozostaje nam do odkrycia. Jeszcze jeden sekret, o którym wcześniej wam nie mówiłem. Kamila na tym etapie może jeszcze stwierdzić, czy wybrała skina, czy wybiera simpa. Czy chce zagrać duo z panem numer 2, czy jednak zdecyduje się na skina. Ostatni sekret pierwszej edycji simp czy skin. Zaraz go odkryjemy. Jaka była decyzja Kamili? Dowiedzmy się. Mamy to, proszę Państwa, Kamila również wybrała simpa, także mamy tutaj szczęśliwie dobraną parę. No to co, kochani, czy jesteście teraz gotowi, żeby zagrać w ligę? Generalnie to ja muszę szybko kota jechać nakarmić. Ja się cieszę, bo ważna była dobra zabawa i mam nadzieję, że wszyscy kandydaci razem z Kamilą i cały czas wszyscy się dobrze bawili. Chciałam podziękować na pewno za super zabawę i przekazać jeszcze wszystkim uczestnikom, że wszyscy jesteście super i cieszę się, że mogłam z wami porozmawiać i was poznać chociaż przez chwilę.